Siema telewidzu, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym będziemy komentować mój ulubiony paradokument, czyli szkołę. I dzisiaj mam odcinek z rekomendacji widza, akurat z komentarza na YouTube, nie z Instagrama, tak się czasami zdarza. Jest to odcinek 368 i polecił mi go Bart. Jego opis bardzo mnie zachęcił. No cóż, każdy ma jakiś sposób, żeby stać się odważny. Chociaż w wypadku szkoły pewnie odważny znaczy trochę mniej inteligentny. Moi drodzy! Bez zbędnego przedłużania, szkoła, odcinek 368, zapraszam. Piotrek Ciechański z gimnazjalnej pierwszej C jest wrażliwym chłopakiem o dobrym sercu. Z tego powodu jest lubiany przez koleżanki, ale część kolegów z klasy śmieje się z niego. No i co z tego? Masz swojego brata bliźniaka, apparently, bo tam dwóch ziomeczków ma takie same fryzury. Jego się trzymaj. A tak serio, no to co? Dziewczyny cię lubią? Dobrze jest. Lepiej z dziewczynami trzeba niż z chłopakami. Chłopaki tam w tej szkole to na dyskorolce jeżdżą, rzucają piłką, nic ciekawego nie robią. Trzymaj się z dziewczynami. One to co najwyżej, nie wiem, złamią ci serce czy coś. Ale ja go naprawdę kochałam. Dlaczego ci to zrobił? Powiedział, że ma inną dziewczynę. Co za ham? Posłuchaj, byłaś dla niego o niebo za dobra. Ale to naprawdę są dwa klony, w sensie to jest pewnie dwójka braci albo coś w tym stylu, ale bardzo jest dziwne, że chłop stoi tak z tyłu, jest tak, ja też tu jestem, wyglądamy tak samo. W ogóle ten gość, który jest tutaj naszym głównym bohaterem, naszym podmiotem lirycznym, brał udział w którymś odcinku. Nie pamiętam, czy to nie był odcinek o ambasadorze i on był tam czołowym hejterem na początku, a potem supporterem, potem znowu hejterem, nie pamiętam pana ambasadora. Ale coś takiego było. Jesteś najlepszym koleżanką na świecie! Piotrek, chodź, idziemy! Tak, Filip! Weź swojego kumpla geja i się nim zaopiekuj! On jest taki wrażliwy! Zostawcie go w spokoju, wy mu po prostu zazdrościcie tego, że on jest taki wrażliwy, wy neandertalec! Od razu walnęli z grubej rury, czyli ten odcinek będzie skupiał się na tym, że chłopak jest wrażliwy, więc jako, że jest wrażliwy, bardziej wrażliwy niż przeciętny Seba, chodź, bijemy ludzi! Jako, że jest bardziej wrażliwy niż taki typowy neandertalczyk, jak powiedziała koleżanka, to wyzywałem go od geja, bo tylko geje są wrażliwi. Pum, geje? Ludzie o jakiejkolwiek innej orientacji, nie, to już wiadomo, to jak ktoś wykazuje najmniejsze takiej wrażliwości, znaczy, że jest gejem. I to jest apparently coś złego. Gdyby był taki wrażliwy, to każdy chłopak w szkole chciałby się ze mną umówić. Nie jestem gejem! Wiemy! I teraz tym wszystkim najgorsze! Przestań być jak baba! Bądź w końcu facetem! Bo ci tycki wyrosły! Zwalcie się! O, ci koledzy to chyba mają Dudziaka jako wychowawcę. Jak baba! Słoni ma być koszyczek, ale nie taki na zakupy! Tak pewnie, tipsy sobie połamie! Mam tego serdecznie dosyć. Tylko dlatego, że jestem miły i pomagam innym, jestem ciągle obrażony. Czarki jego kumple nie dają mi spokoju. Ja zostałem tak wychowany, żeby pomagać innym i starać się ich rozumieć, ale rodzice mi nie mówili, że będę za to wyśmiewany. Nie, muszę przestać być taki wrażliwy. O nie, ty nie możesz przestać być wrażliwy, musisz po prostu stać się niewrażliwy na tych debili. Bo jak będziesz dalej w życiu, to ta wrażliwość ci się przyda. To jest spoko, wiadomo. Nie możesz być tak empatyczny, że jak ktoś ci powie, że nie wiem, spadł mu piórnik, to się popłaczesz za niego. Natomiast ogólnie pewna doza wrażliwości to jest jak najbardziej pozytywna cecha. Twoi rodzice dobrze cię wychowali, nie do tych neandertalczyków. Piotrek, masz może długopis, bo mi się wypisał, ty masz zawsze kilka. Tak, pewnie masz. Drugi znajdę gdzieś. Nie powiesz i nawet, żeby ci ten długopis potem oddała. To tylko długopis. A masz drugi dla siebie. Czyli on jednak jest z tych ludzi, co jak komuś piórnik spadnie, to on się popłacze za nich. Rozumiem, dobra, to już trochę może przesada. Może warto troszeczkę jakąś warstwę cementu tutaj jednak nalać. Może jednak warto też odrobinę gruboskórności jednak dodać Piotrkowi. Bo Piotrek się zamęczy w przeciwnym wypadku. Wyjdzie na ulicę i tam jest tyle bodźców negatywnych. Widzisz bezpańskiego psa, no i co no. Nie możesz przygarnąć każdego bezpańskiego psa, a Piotrek przygarnąłby każdego bezpańskiego psa, kota i szczura. Ostatecznie jego rodzina musiałaby go wyrzucić z domu. I co wtedy? Kto przygarnąłby jego? Piotrek nie ma pojęcia, co zrobić, żeby się zmienić. Dlatego postanowił poszukać w internecie przepisu na to, jak być mniej wrażliwym. Stary, nie wygłupiaj się. Mam! Nabijasz się. No co ty, popatrz, jest artykuł. Jak olewać innych? Może lobotomia na przykład. Wtedy będzie ignorował innych. I ogólnie wszystko, co będzie wokół niego. Bo będzie warzywem. No nie tak drastycznie. Paracetamol. Co? No taki lek, popatrz. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że paracetamol obniża poziom empatii. No błagam, chyba nie będziesz mi teraz żarł paracetamolu. No to wszystko ci pokrzywi amerykańscy naukowcy. Jak to jest, że zawsze kiedy jest jakiś quasi pseudonaukowy na jakimś tabloidowym, nie wiem, na jakiejś tabloidowej stronie albo w jakimś tabloidzie, zawsze są amerykańscy naukowcy. Jacy naukowcy? Chcę nazwiska.
chcę departamenty, chcę ich alma mater. Jacy naukowcy, ilu ich jest w ogóle? Jeśli amerykańscy naukowcy badają tyle rzeczy naraz, ilu jest amerykańskich naukowców? Ja potrzebuję tych danych. Plus, jeśli amerykańscy naukowcy stwierdzili, że paracetamol sprawia, że człowiek jest mniej empatyczny, to raczej nie mieli na myśli tego, że weźmiesz tabletkę i będziesz mniej empatyczny. Raczej mieli na myśli to, że być może długotrwałe stosowanie w jakiejś koszmarnej końskiej dawce przez 30 lat sprawi, że może coś się przekręci wtedy i może wtedy na przykład będziesz bardziej zobojętniały. Chyba o to chodziło, Piotrek. Najem się tego i będę tak otumaniony, że niczyje problemy mnie nie ruszą. Tylko muszę kupić mega dużo tego paracetamolu. Kiedyś na uniwersytecie szkolnej Kononowicz groził, że się wykończy, wypije dużo mleka. No tak, znajem właśnie paracetamolu, będę tak odępiały. Plus nam, powiem tak, gdyby to był inny kanał, a nie kanał na poziomie Kamil Sus, to zrobiłbym tutaj żart, że twardy może się stać od innych tabletek. A nie zrobię tego żartu, ponieważ trzymamy tutaj pewien poziom. W gimnazjalnej 3 A trwa lekcja fizyki. Eliza Starzewska jest słaba z przedmiotów ścisłych, dlatego boi się każdej lekcji. Ku jej przerażeniu na koniec zajęć Andrzej Lesicki postanawia jeszcze kogoś przepytać. Na przykład, o, Eliza. Nie, no błagam, nie może być ktoś inny. Ale dawno nie byłaś pytana, zapraszam cię tutaj. Proszę. O, z zeszytu ćwiczeń jakieś zadanie proste, na przykład. Proszę, zadanie numer 12. No, przeczytaj. Promień świetlny pada na powierzchnię wody pod kątem 60 stopni. Pod jakim kątem się załamie, jeśli współczynnik załamania światła w powierzchni wynosi 1, a w wodzie 4 trzecie? Prawidłowa odpowiedź brzmi: jedyne załamanie, które jestem w stanie czuć, to to, że nie jestem w stanie kupić biletów na koncert Taylor Swift, który odbędzie się za niedługo w Polsce. Zaczynamy od prędkości światła? No niekoniecznie. No ale ja nie wiem, jak to zrobić. No ale pomyśl, no, zacznij kąta beta. Nie rozumiem tego. Ale spróbuj chociaż, no. Nie umiem tego zrobić. Jak NPC w Gothiku. Chcę wejść. Naprawdę? Jak były stare jakieś konferencje FMA, była taka rewelacyjna przeróbka, jak Godlewska z Linkiewicz tam rzucają jakimiś rzeczami i tam była akurat chyba z twierdzy. Potrzeba smoły, mój panie. Odkrywka smoły musi być założona nad zbiornikami smoły na bagnach. To mniej więcej tak brzmi ta dziewczyna. Eliza jest załamana, że dostała kolejną jedynkę z fizyki. Niestety nie lepiej idzie jej z matematyki. Dziewczyna od dłuższego czasu chodzi na korepetycje, jednak nie przynosi to żadnych efektów. Nie przejmuj się, może ci się uda poprawić do tej wiatrówki. Ja w ogóle musisz, nie zdążę nic poprawić. No jak to nie zdążysz? O Boże, co się stało? Niespodziewanie do szkoły przychodzi student, który daje korepetycje uczennicy. Cóż za zbieg okoliczności. W ogóle jak ona chodzi na korepetycje od dłuższego czasu i to nie przynosi żadnych efektów, to albo korepetytor jest kiepski, albo ona się nie przykłada do tego i te korepetycje nie mają sensu. Nie wiem, moje doświadczenie z korepetycjami, których zarówno udzielałem, jak i których pobierałem, jest takie, że wszystko zależy od twojej chęci. Jak ci się chce, to coś z tego wyniesiesz. Jak ci się nie chce, to nic z tego nie wyniesiesz. No, no chyba, że faktycznie trafisz na bardzo kiepskiego korepetytora, no ale to też rzadko się zdarza, no bo no nikt nie idzie do pana Wieśka spod Monopolowego, żeby wytłumaczył mu całki. No tak, on mi daje korki. Sorry, nie pomyślałabym, że bierzesz korki, patrząc na twoje oceny. Wiesz co, weź, że przestań, nie każdy ma taki ścisły umysł, okej? No dobra, dobra. Ciekawe, co on tu będzie robił. Może będzie nas uczył. O tą babę też znam. W którym odcinku ona była? Ona była nawet na miniaturce. Moi drodzy, w pewnym momencie cała szkoła zlewa wam się w jedno. Znacie te twarze. Wiecie, że coś gdzieś było, ale nie wiecie gdzie. No to może będzie naszym praktykantem. Byłoby genialnie. Ej, przecież wtedy on by mi poprawił wszystkie moje oceny. Niby jak? No normalnie. Zapytałby mnie, a przecież on najlepiej wie to, czy co ja umiem, a czego nie. No, jak masz taką opcję pod nosem, to aż głupio byłoby... Rewelacja by była. ...nie wykorzystać. Chyba tu idzie. Dobra, lej to chodź. Gość tak bardzo przyszedł... To teraz moja szkoła. La, 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 la. Like a boss. O, dzień dobry, Elizo. Cześć. Tak się zastanawiałem, kiedy się tutaj wpadnę. Będziesz tutaj pracował? No tak, tak, będę tutaj praktykantem, tylko no nie mów do mnie na ty w szkole, dobrze? Ale dlaczego nie? Przecież ja zawsze tak do ciebie mówię. No wiem, i w szkole dalej możesz do mnie mówić, na praktykach można dalej mówić do mnie na ty, no ale w szkole nie wypada, no bo teraz jestem twoim nauczycielem. Ale nie na praktykach, tylko na korepetycjach. Ten aktor już zdążył się pomylić raz, powiedzieć pfu, po czym pomylił się znowu i ani tego nie wycięli, ani nie zrobili double take'a, ani nic w tym stylu. Na pewno nie mogli powiedzieć mu korepetycje! Chodzi o korepetycje! Nie, mam wrażenie, że goście ściągnęli na ten plan na 3 sekundy przed nagrywaniem, bo nagle mi się przypomniało, że potrzebuję jakiegoś dorosłego. Panie nauczycielu, mam nadzieję, że mnie pan zapyta i że będę mogła się wykazać tym, czego się nauczyłam. No, proszę bardzo, okaże się, czy moje męki z tobą się na coś zdały. Dziękuję, panie profesorze. Do widzenia. Jego męki z nią, no jeśli on to już nazywa mękami, no to znaczy, że prawdopodobnie na nic się nie zdały i ona po prostu marnuje ten czas i marnuje pieniądze rodziców. No niestety,
Niestety spodziewałam się, jak to się skończy. Ale czat, mój człowiek od matmy w szkole. No przecież teraz poprawi wszystkie swoje oceny. Specjalnie go tak zagadałam, żeby mnie zapytał. Da mi jakąś piątkę, czwórkę. No przecież to będzie rewelacja, poprawi mi wszystkie oceny. Ale dlaczego miałby to zrobić? Z tej racji, że chodzi do niego na korepetycje? Widzi cię raz w tygodniu i tłumaczy ci jakieś zagadnienia matematyczne. I z tej okazji powinien dawać ci fory i traktować cię lepiej niż wszystkich. I po prostu wykorzystać ten czas, te praktyki, które ma, żeby w absolutnie niepodejrzany sposób nagle postawić ci 5 piątek. Podczas gdy miałaś same jedynki. Dziewczyno, powiem ci coś, co złamie ci serce. Te praktyki i ta ewentualnie pozycja, którą może chce dostać w tej szkole, jest dla niego ważniejsza niż twoje korepetycje. Nie, ja mam ten, bo paracetamol na mnie nie działa. Kurde, na mnie tylko paracetamol. Dziewczyno, może wy macie? Kurczę, sorry. Akurat dzisiaj w domu w kurtce zostawiłam. Ten ziomek, jak na kogoś, kto jest taki wrażliwy, w ogóle taki mi shy energy, strasznie przeklina. To już drugie jest zacenzurowane przekleństwo z jego strony. Może po prostu poszedł na ten plan, stwierdził, że się wyżyje, że tutaj mogę. W domu rodzice nie pozwalają. Tutaj mogę. Na pewno higienistka ma paracetamol. To jest myśl. Na pewno higienistka ma paracetamol, a co jeśli higienistka da mu ibupro? Co jeśli higienistka da mu, nie wiem, tak teraz top of my head, jakie są substancje przeciwbólowe, ale co jeśli higienistka da mu coś innego niż paracetamol na ten ból głowy? Cały plan w pizdu. Piotrkowi nie udało się kupić w aptece dużej ilości paracetamolu, dlatego chce podstępem zdobyć go od higienistki. Udaje, że bardzo boli go głowa. Jezus Maria, sala higienistki. Mam wrażenie, że jedną z najrzadziej pokazywanych sal w szkole jest sala higienistki, to się bardzo mało dzieje. I w ogóle higienistka jest jakąś taką postacią, która tutaj w szkole często ludzie odnoszą jakieś obrażenia, coś się komuś dzieje, pogotowie przyjeżdża, a higienistki nie ma. A to w sumie prawdziwość świata. Higienistka w szkole to z reguły jest jeden dzień w tygodniu przez 2 godziny. Więc jeśli ktoś sobie ma zrobić krzywdę, to najlepiej, żeby zrobił to w tym czasie. Taka migrena, da mi pani paracetamol. Paracetamol może nie zadziałać na migrenę. Czekaj, zaraz czegoś poszukam. No jak pani da dużo, to na pewno zadziała. Piotrek, ale ty jesteś chyba dużym chłopcem i wiesz, że leków nie bierzemy garściami. Tak, wiem i trzeba się konsultować z lekarzem lub farmaceutą. Dokładnie. A powiedz mi, często masz takie bóle głowy? Proszę. Nie, tylko jak się denerwuję, dzisiaj mam test z matematyki i trochę się boję. Sprawdzianem się denerwujesz, no co ty? Proszę, wypij. Mhm. A mogę wziąć wszy... Chłop nawet nie ukrywa tego, że planuje zostać paracetamolowym golemem. 2 albo 3? Nie, absolutnie. Dostałeś 1. Jeżeli ci ten ból głowy nie przejdzie, to przyjdź do mnie jeszcze raz. Dobrze. Mogę się położyć, okropnie mnie rozbolało. Tak, oczywiście. Połóż się, odpocznij sobie. Zdejmij plecak. Odpocznij. Ale ty wiesz, że ty jej nie przekonasz w ten sposób, żeby dała ci więcej tabletek, bo ona pójdzie do więzienia, jeśli da ci więcej tabletek. Jego plan jest bez skazy, on po prostu udaje tak ciężko rannego, żeby tylko poczekać ten moment, kiedy ona wybiegnie, bo akurat ktoś, nie wiem, skręcił sobie kostkę grając w gałę na WF-ie i wtedy wyszabruje wszystko. Co ty robisz? Me? Just hanging around. Nie mogłeś poczekać, że ona wyjdzie albo zajmie się czymś, a w sumie odwróciła się na chwilę, ty już kradniesz. Piotrek nie wie, że nie wystarczy zażyć 2 tabletek leku, żeby miał on wpływ na jego emocje. Potrzebuje stałej i dużej dawki paracetamolu, ale nie ma pojęcia, jak go zdobyć bez wzbudzania podejrzeń. No, gdyby to uniwersum nie było zamkniętą szklaną kopułą, to mógłby iść do apteki. Nie wiem, jakie są aktualne i w ogóle jakiekolwiek wytyczne na temat sprzedawania leków dzieciom. Mam bardzo nadzieję, że są jakieś. Natomiast mógłby iść do apteki i po prostu kupić opakowanie paracetamolu. Tylko problem jest chyba taki, że on nie ma pieniędzy, więc musi łupić i grabić. Ja mam tabletki przeciwbólowe, całe opakowanie. Chcesz? A to paracetamol? Nie wiem, zobacz. Tak, paracetamol, naprawdę uratowałaś mi życie. Spoko, wiem jak coś mega boli. No, dzięki. Mogę wziąć wszystkie? Jasne, bierz. Mogę wziąć wszystkie? Myślałem, że po prostu weźmie sobie wszystkie, wysypie na rękę w pieprzy na jej oczach. No myślę, że koleżanka trochę by sfrikowała w tym momencie. Cóż, młody apparently wziął 1 raz paracetamol i już wyrobił sobie nauk brania paracetamolu. Jezus Maria, dobrze, że nigdy nie był w szpitalu i nie dostał jakiejś morfiny. Wow, udało się. Teraz tylko trzeba sprawdzić, czy ten paracetamol naprawdę mi obniży empatię. Mam nadzieję, że będę coraz bardziej twardy, nieczuły i egoistyczny.
Mam zamiar pokazać im swoje twarde oblicze, żeby wreszcie przestali się ze mnie śmiać. I zamierzam jeść te tabletki, ile wlezie, aż do skutku. Jeśli chcesz być po prostu ch**em bez empatii, to możesz stać się ch**em bez empatii. Nie musisz brać paracetamol, możesz wyjść do ludzi i zacząć ich obrażać. Nie potrzebujesz się do tego stymulować. Jeśli masz takie silne postanowienie w sobie, silne, ponad wszystko postanowienie, żeby być niemiłym ch**im synem, to po prostu nim bądź. Piotrek przychodzi do klasy. Ma nadzieję, że paracetamol już działa i za chwilę pokaże kolegom swoje nowe oblicze. Czy ja przed chwilą słyszałem jakiś paniczny krzyk w tle szkoły? Czy to w prawdziwym życiu, Chryste Panie? W sklepie nie mam mojej ulubionej sukienki! Chyba się potnę, no przytul mnie! Nie interesują mnie twoje skłonności do przebielanek czarek i wsadź te sukienki w... To chyba nie było słowo dupa, moi drodzy. To chyba nie było słowo dupa. A to w co sobie może wsadzić? W jakie cenzurowalne słowo możesz sobie wsadzić tę sukienkę? Jest tu pewna fantazja w Piotrku, która się obudziła. Ale widać, paracetamol już skopał. Po co ludzie biorą jakieś twarde dragi? No paracetamol! Wow, to działa. Wziąłem z 5 tych tabletek i od razu czuję się jakiś twardszy. No wiem, że to może głupio brzmi, ale jestem jakiś inny, nie mam skupów. No, normalnie bałbym się tak wypalić do czarka, ale teraz to zrobiłem na luzie i będę brał ten paracetamol i pokażę im, że nikim i niczym się nie przejmuję, bo jestem twardym facetem. Ja myślę, że to jest po prostu oznaka tego, że twój mózg powoli obumiera. A może po prostu włączyło ci się takie coś, że jak wziąłeś 5 tabletek paracetamolu, to jakby ten czarek cię jebał twarz, to nawet tego nie poczujesz. On jest od nas niewiele starszy. Bardzo się cieszę, że będę prowadził u was. No wiem, właśnie dlatego powiedziałam, żebym mnie zapytał, na pewno da mi jakąś dobrą ocenę. Tematem dzisiejszej lekcji są działania na potęgę. Ale zanim przejdziemy do lekcji, spytamy jedną, dwie osoby z ostatniej lekcji. Eliza, zapraszam do tablicy. Brawo, Eliza, nie przypuszczałam, że to ty się zgłosisz. Eliza jest absolutnie niepodejrzana. Wydaje mi się, że gdyby była wykryta ta konotacja, że on jest jej korepetytorem i teraz on by jej postawił, że jakby bardzo łatwo jest dojść do tego, że oni się znają i to może być ukartowane. No bo przecież taki praktykant to może być człowiek z ulicy, może być jakiś student, który nie wiem, ma taką fanaberię, że pije z tymi uczniami gdzieś i kupuje im alkohol i łamie prawo w inny sposób. Albo w ogóle, nie wiem, sprzedaje takie oceny za pieniądze. Cholera. Więc jeśli przyszedłby taki praktykant i nagle ktoś by dostał rzędem same dobre oceny, no to jestem pewien, że szkoła by na to nie pozwoliła. Że byłoby jakieś mniej lub bardziej dochodzenie, albo weryfikacja tych ocen, albo coś. No bo jeśli ktoś by tak po prostu dzięki praktykantowi się wyratował z beznadziejnej sytuacji, a może właśnie dałem komuś pomysł na biznes? Wykonaj działanie na potęgach i zapisz wynik jako potęgę o podstawie 2. No ale niestety, to jest źle. Jeżeli mamy potęgi o różnych podstawach i różnych wykładnikach, to nie możemy tego mnożyć. Musimy to najpierw sprowadzić do potęgi o podstawie 2. O Jezu, ten praktykant jeszcze tak szydzi z niej. Widzicie? To jest najlepsza reklama moich korepetycji. Przyjdźcie do mnie na korepetycje, wyjdziecie debilami! No co za dupek. W domu jak mi daje korepetycje, to jest taki grzeczny i miły, a tutaj wyszedł z niego prawdziwy cham. Nie dość, że moi rodzice mu za to płacą, a on mnie niczego nie uczy, to jeszcze teraz mi wstawia tą dwóję? Ja się na to nie godzę, on mi wstawi tą piątkę i to jeszcze nie jedną. Ja go do tego zmuszę. Okej, femme fatale. Ale to, czy ty rozumiesz to, że jeśli on niczego cię nie uczy i ty jesteś przekonana, że niczego cię nie uczy, to powinnaś poskarżyć się rodzicom w takiej sytuacji i powiedzieć: ej, on kradnie wasze pieniądze, miał mnie uczyć, a zamiast tego puszcza mi filmiki na YouTubie i udaje, że go nie ma. Następnego dnia Piotrek przychodzi do szkoły ze sporym zapasem paracetamolu. Tam naprawdę są jakieś małpie krzyki, co jest? Czy oni to nagrywają w jakiejś dżungli? A to już... To gimnazjum, no tak. No w gimnazjum się trzyma wszystkie te zwierzęta. To prawda, to racja, dobra. Nie no, to w sumie się nie dziwię, że on potrzebuje paracetamolu. W rzeczywistości lek nie działa, jak się spodziewał, ale Piotrek jest bardziej ośmielony i staje się coraz bardziej opryskliwy i nieprzyjemny. Słuchaj, wyjeżdżamy z rodzicami na weekend. Zająłbyś się moim psem? Raczej nie mam czasu. Ale czemu? Zawsze się nim zajmowałeś. Lubisz go przecież. Mówiłem ci, że nie mam czasu. A poza tym, już nigdy nie będę się zajmował twoim psem. Co za chuj? Pieska odrzucać? Kiedy darowany ci jest piesek, to go przyjmij. To błogosławieństwo przecież. Chyba, żeby jest agresywny i na przykład, nie wiem, kiedy dostajesz tego psa, to siedzisz skulony w kącie, a pies gra na twoim komputerze. No nieźle, Ciański. Z lalusia zmieniłeś się w lubka.
To nie było fajne. Nie muszę się na wszystko zgadzać, ani na wszystko się godzić. Ale to, bo nie wiem, on chce sobie zjednać tych bullies, bo trochę mu to nie idzie. Bo w tym momencie to on swoich znajomych, swoich przyjaciół traci, ale nie zyskuje żadnych nowych. Więc czy on chce po prostu zostać jakąś ostatnią wyspą? Czy chce być tym tajemniczym samotnikiem, którego wszyscy się boją? Bo trochę liczą na to, że napisze im, żeby jutro nie przychodzili do szkoły. Piotrek idzie kupić drugie śniadanie. Ponieważ zażył już kilka tabletek paracetamolu, zaczyna mu być słabo. Nie zdaje sobie sprawy, że przyjęcie dużej dawki leku może być bardzo niebezpieczne. Przedawkowanie grozi nawet śmiercią. Uczeń nie jest tego świadomy i wydaje mu się, że paracetamol obniża jego empatię. Koleżanki Piotrka są oburzone jego dzisiejszym zachowaniem. No ja mówiłem, że jemu się po prostu mózg wyłącza. On po prostu umiera powoli i sobie z tego nie zdaje sprawy. Z jednej strony mam takie coś, że straszna śmierć, tak? Umrzeć powoli, myśląc, że po prostu tracisz empatię. Z drugiej strony odrzucił pieska, więc w sumie... Nie no, żartuję, nie no. Zastanawiam się po prostu, co się teraz stanie, czy to się znowu skończy tym, że będzie wezwany pogotowie do szkoły? Bo to jest też taki, jeśli już szkoła trochę nie wie, jak rozwiązać sytuację, pogotowie w szkole, bierzemy cię do szpitala, który jest na planie obok. Nie wykupiam się, nie chciał po dobroci, to ja to zrobię inaczej. Ale ja właściwie nie rozumiem, co ty chcesz zrobić. No, Ulka... Powiem po prostu, złapię go do radiowęzła, ty nam zrobisz kilka zdjęć, jak go przytulam. Ja? Tak, o, chodź, bo idzie. Ulka, proszę. Ale ja nie wiem, czy ja chcę uczestniczyć w czymś takim. Ale musisz mi pomóc, no proszę cię, jesteś jedyną osobą, która może to dla mnie zrobić. Rozumiem, że jest jedyną osobą, która jest na tyle głupia, żeby iść w ten plan. Nie, no nie wolno. Nie wolno fałszywych oświadczeń, nie wolno w żadnej sytuacji fałszywych oświadczeń wysuwać w czyją stronę. To może zrujnować życie temu Marcinowi. Hej Marcin, możemy chwilę porozmawiać? Myślałem cię, żebyś uwiadomił mnie na to w szkole. No przepraszam, panie Marcinie. O co chodzi? Mogłabym prosić o chwilę rozmowy na osobności. No bardzo proszę, naprawdę, tylko o chwilkę. No dobrze, porozmawiajmy, ale szybko, bo zaraz mam lekcję. A to czemu nie mogą porozmawiać tutaj na korytarzu? Jakie sekrety i tajemnice może mieć Eliza w stosunku do niego? Z jego perspektywy patrząc, to jest uczennica, która chodzi do niego na korepetycje. Jakie ona może mieć powody, żeby chcieć koniecznie na osobności z nim rozmawiać, a nie na korytarzu, gdzie ludzie i tak mają w dupie ich rozmowę. I tak już ludzie ich widzą razem, więc jaki sens? Eliza... To nie jest dobry pomysł, no po co mam tak się ukrywać? Widzi pan, a to jest radiowęzeł w szkole. Tutaj dzieją się wszystkie najgorsze odpały. I najlepsze też. Wie pan, ile razy Ela i Wacek, ci od Ela i Janusz, wielkiej gwiazdy, wie pan, ile razy mieli tu próby? Ponoć się tutaj nawet poznali. Ponoć nawet się tutaj zakochali w sobie. Okej, a teraz chodź, zrobimy zdjęcia kompromitujące cię. Tylko ty możesz mi tak naprawdę pomóc, bo no ja jestem taka załamana. Eliza, słuchaj, ja ci pomagam. Ucząc się matematyki, ale musisz sama coś z siebie dać, więcej się uczyć, więcej zadań rozwiązywać. Ale nie mógłbyś nam dać jakiegoś zadania domowego, które później byśmy razem rozwiązali i ja bym dostała wtedy z niego piątkę. Nie możesz oszukiwać dla mnie? Czy naprawdę nie możesz łamać wszystkich tam przykazań nauczyciela, statutów szkoły dla mnie? Marcinie, jak śmiesz? Moi rodzice płacą ci 40 zł za godzinę. Nie, słuchaj, nie, ja się na to nie zgadzam. Nie będzie żadnych oszustw. Ale proszę! Nie będę cię faworyzował ze względu na to, że przejdziesz do mnie na korepetycję. Zapomniam o tej rozmowie i więcej do mnie tak nie mów. To ja powiem wszystkim, że mnie Słucham? No tak, Ula, pokaż mi zdjęcia. Tu są zdjęcia, na których mnie obejmujesz. Pokażę je wszystkim i powiem, że mnie jak przychodzisz do mnie na korepetycję. Ty sobie chyba żartujesz. Co ty wymyślisz? Ty jej pomagasz? Ja się w to nie mieszam. Ale zamieszałaś się! Zrobiłaś te zdjęcia! Ula, weź odpowiedzialność! Jesteś teraz też złą kobietą, która niszczy człowiekowi życie. W imię tego, że Eliza jest leniwą. Leniwą typiarą, która nie chce się uczyć i chce po prostu za darmo te oceny. Nie zawaha się zrujnować chłopu życia i całej jego przyszłości, żeby dostać piątkę z matematyki. I ty, Ula, jesteś w to teraz zamieszana. Jak się z tym czujesz? Nikt ci nie uwierzy w te twoje bzdury i narobisz sobie tylko problemów. Ja zadzwonię do twoich rodziców i powiem im o twoim skandalicznym zachowaniu. I tak obawiam się w ogóle, że nie spotkamy się już więcej na korepetycjach. Tak? To ja powiem moim rodzicom i wszystkim nauczycielom. Spróbuj tylko, nie radzę. Spróbuj. Narobisz sobie kłopotów. Już sobie narobiłeś. Czy ty wiesz, jak ja mam kontakty na Politechnice? Słuchaj, Kuba pracuje nad AI. Jest w stanie zaprogramować je tak, żeby każdemu mówiło, że Eliza to podła szuja. Chce wojny, to będzie ją miał. Ja mu nie daruję tego, że dał mi tą dwóję. Mam ją poprawić w tej chwili, bo jak nie, to zrobię z niego
i się nigdy z tego nie wygrzebie. No zła kobieta to jest, zła kobieta to jest. I wszystko w imię piątki z matematyki, którą mogłaby zdobyć, gdyby tylko jej się chciało. Moi drodzy, jeśli to oglądacie, nie róbcie tak. Po prostu pouczcie się chwilę. Wykorzystajcie tą godzinę, dwie, trzy, żeby się czegoś nauczyć. A nie oskarżajcie, nie niszczcie ludziom życia, na Boga. Ja nawet nie wierzę w Boga, a mówię takie rzeczy. Hej chłopaki, co robicie? Trenujemy przed triatronem. A, to fajnie. To startujecie? No, za tydzień zawody. To fajnie, może bym wystartował, bo dotąd nie za bardzo się kumplowaliśmy, ale teraz chętnie bym był waszym przyjacielem. No jaka zmiana. Jak tak dalej pójdzie, to z naszym kumplem zostaniesz. Dobra, to chodź za nim potrenować. Czyli, żeby być ich kumplem, trzeba po prostu być dupkiem dla wszystkich. I ogólnie być takim najgorszym człowiekiem. Nie chcecie może Elizy zrekrutować? Nigdy nie sądziłem, że będę chciał zostać kumplem Czarka, ale ten paracetamol naprawdę mocno mi wpływa na psychikę. Zaczynam doceniać twardych facetów, no a Filip jest dla mnie za miękki, jak baba. No i widzicie, znowu tekst Dudziaka. Widzicie, tak to się kończy. Tak to się kończy w momencie, kiedy macie WF-istę, który jest seksistą. Dzieciaki powtarzają te jego słowa, a nawet nie wiedzą, co one znaczą. Chcę mu zaimponować, dlatego kiedy jedna z uczennic spada ze schodów, Piotrek nie reaguje. Ja nie ma szans, sama wstawaj. No, dalej. Ale ja cię postawię. Ja doprowadzę do higienistki, chodź, dasz radę? Tak, nie jest. Ty, co ty w ogóle robisz? Czemu jej nie pomogłeś? Kiedy okazuje się, że zoutdupkowałeś największych dupków w szkole. Wow, Piotrek, ten paracetamol naprawdę wszedł ci na panie. Nie, ja myślę, że po prostu to się działo w nim. To kiełkowało w nim. I rodzice wychowali go na dobrego, wrażliwego chłopaka. Ale środowisko, w którym dorasta, sprawiło, że zechciał zostać reinkarnacją Adolfa Hitlera. Ja z jakiś psychopata, jesteś porąbany. A sam jesteś porąbany. Chłopaki, co wy robicie? No rzucił się na mnie, debil! Bo mnie wkurzył! Spokój się, co jest grane? No dziewczyna spadła ze schodów, krew się leje, a ten jej fotki pstryka! A ty jesteś miętki jak wow! To jest potężny argument. Jestem pewien, że pani nauczycielka w tym momencie weźmie twoją stronę, Piotrek. O wow, jeśli zastanawiacie się, co powiedział Piotrek, powiedział bardzo niemiłe słowo określające osobę o innych preferencjach. W takim razie może wyjaśnisz mi twoje zachowanie? Nie. Piotrek, tobie chyba pomyliło się, z kim rozmawiasz. Jesteś dla mnie niemiły. Jestem, bo już mi się znudziło bycie miłym i uprzejmym dla każdego, kto na mnie palcem kiwnie. Dobra, Piotrek, powiedz mi, czy ty faktycznie śmiałeś się z dziewczyny, która spadła ze schodów? Tak, bo śmiesznie leżała. Oj, Piotrek, mogłeś jednak użyć tego prawa do zachowania milczenia i poczekać, aż przyjedzie twój prawnik, bo sam sobie kopiesz ten dołek, Piotruś, sam sobie go kopiesz. Eliza nie może pogodzić się z tym, że praktykant nie dał się zaszantażować i nie zgodził się wstawić jej piątki z matematyki. Dlatego wrzuciła do internetu zdjęcia i informację, że student ją... Wiadomość szybko rozniosła się po szkole. No tak, serio. Zresztą jak byliśmy sami w domu, no to możecie sobie wyobrazić, co tam się działo. Słuchajcie, no próbował mi wytłumaczyć, jak te wszystkie potęgi się robi, ale tam śmieszny kotek na YouTubie leciał w tym czasie. Ja nie mogłam się skupić! Ej, dobra, dziewczyny, trzymajcie kciuki, ja idę wszystkim powiedzieć Kramerowej. Trzymaj się, stary. Dzięki. No więc już ruszyła to domino, wrzuciła to do sieci! Nic nie zniknie z sieci, jeśli już tam raz trafiło. Więc już pewnie ktoś to podłapał z jego tam uczelni, nie wiem, jakiś jego promotor, cokolwiek. Jego życie już zaczyna się sypać, a on jeszcze o tym nie wie. Bo pani profesor, to jest taka poważna sprawa. Chodzi o tego praktykanta, o Marcina Gruzińskiego. Tak? Co się dzieje? No on udziela mi korepetycji raz w tygodniu. Tak, wiem o tym. No i pani myśli, że ja na tej lekcji żeś tak zazłościłam tylko dlatego, że on mi dał złą ocenę. A to jest nieprawda. To jest po prostu bardzo zły człowiek. Rozumiem, że ten moment, kiedy tak się wyrwałaś do odpowiedzi, żeby konkretnie u niego iść odpowiedzieć, to wtedy też myślałaś o tym, jakim jest złym człowiekiem, tak? No a twoja historia się nie klei, Eliska. Ja myślę, że każdy człowiek, który ma jakikolwiek rozum i godność, szybko wypracuje 2 plus 2 w przeciwieństwie do ciebie. Tutaj skipnąłem troszeczkę. Zasadniczo Eliza poszła do Klamerowej i zaczęła jej dosyć szczegółami opowiadać, co to tam się dzieje na tych korepetycjach. Oczywiście wszystko zmyślone, więc jakby wyciąłem to z racji, żeby oszczędzić tego wam i żeby oszczędzić tego ewentualnie YouTube'owi. Po prostu bardzo niemiłe, niefajne rzeczy wymyśliła. Zniszczę tego dupka Marcina. Wszyscy mi uwierzą, że to jest z**** i
Pożałuję, że dał mi tą dwóję i nie chciał mi dać tej piątki. Pożałuję, że nie chciał dać mi piątki. Sprawię, żeby poszedł do więzienia za jedno z najgorszych przestępstw. Wow. Wow. Czy naprawdę jak ktoś ma te 16 lat i kończy gimnazjum, to nie ma takiej krztyny zrozumienia dla świata, krztyny empatii, krztyny czegoś takiego jak odpowiedzialność za własne czyny? Ja rozumiem. Nastolatkowie robią różne głupie rzeczy. Ja sam robiłem różne głupie rzeczy jako nastolatek. Ale come on! W szkole jest mama Piotrka. Kobieta nie może uwierzyć, że jej syn tak skandalicznie się zachował. Tymczasem chłopak czuje się coraz gorzej. Jest mu słabo i ma mdłości, ale stara się to ukryć. To każdy się ze mnie wyśmiewa, pasuje. Piotrek, ale to jest tchórzostwo udawać bezdusznego tylko dlatego, że paru osobom się nie podoba, że jesteś świetnym facetem. Nie jestem żadnym świetnym facetem, tylko frajerem. Całe szczęście znalazłem sposób, jak to naprawić. I działa. Zasubskrybowałem Andrew Tate'a, proszę pani. Zasubskrybowałem wszystkich coachy, których tylko widzę. Teraz już wiem, kobieta to zwierzę. Przepraszam, samica. Czemu ja w ogóle z panią rozmawiam? Piotrek? Co się dzieje? Powiedz nam, proszę. Chyba przesadziłem z lekami. Jakimi lekarstwami? Biorę paracetamol. Ile wziąłeś tych tabletek? Dużo, nie wiem. Co godzinę biorę. Ale po co ty bierzesz tego takiej ilości, Piotruś? Boli cię coś? Nie. Dobrze, to ile wziąłeś? Dużo, tak? I po dlaczego? Co? No bo to mi pomaga obniżyć empatię. Co takiego, Piotrek? Wyobraźcie sobie, że jesteście nauczycielem albo rodzicem jeszcze gorzej i słyszycie, jak dziecko mówi takie absolutne bzdury. Nie wiem, jakbym zareagował. Prawdopodobnie ciężko byłoby mi się nie śmiać, jakkolwiek to bardzo nie wypada. Do szkoły zostali wezwani rodzice Elizy. Uwierzyli córce, że korepetytor ją... Proszę. To jest po prostu skandal. Dzień dobry. I ja temu zboczeńcowi płaciłem? Oddaję mu córkę pod opiekę. Proszę pana, ja rozumiem pana emocje, ale proszę się uspokoić. Spróbujmy spokojnie porozmawiać, dobrze? Ale to jest zboczeniec! Usłyszała, że tata tak powiedział, więc można powtórzyć. Jak już tata powiedział, no to wiadomo, no to już poszło w etat. Można jeszcze raz powtórzyć? Ty zboczeńcu, nie daruję ci tego! Bardzo. Można! No szantażowała mnie dzisiaj tymi głupotami. Miałem nawet do państwa zadzwonić o tym powiedzieć, no ale jak widać nie zdążyłam. Głupotami? To są dla ciebie głupoty, że... jest nasze dziecko. Proszę pani, to jest wszystko nieprawda. Eliza kłamie, ona to zmyśliła, żeby dostać piątkę. Niczego nie zmyśliłam, ty wyblaku. Wyszedł za kratki, zobaczysz. Straszna jest ta Eliza, no nie umie wydusić z siebie tych łez, więc po prostu tak wtula się w tą mamę i gra jej na emocjach. Biedny jest ten pan Marcin, korepetytor, ale ja chyba wiem, kto będzie jego koniem na białym rycerzu. Będzie to Ula. Ula przyjdzie, bo ruszy ją sumienie i powie: to wszystko nieprawda! Ukartowała to Eliza! I tak to się skończy. Jestem tego pewien, ja znam ten serial. Proszę państwa, naprawdę uspokójmy się, bo niczego nie załatwimy w ten sposób. Poczekajcie chwileczkę. Eliza, chodź na chwileczkę, mam prośbę. Zostaw nas samych, dobrze? Dla ciebie to są wielkie emocje. A my spróbujemy racjonalnie porozmawiać. Ale pamiętajcie, że to jest zboczenie. Dobrze, iść z tobą, kochanie? Nie. Zaczekaj chwilę na korytarzu. Ale czat, wszyscy mi wierzą, że była a Marcin będzie skończony. I dobrze mu tak. Trzeba było ze mną nie zadzierać. Co za suczita. W ogóle ja kojarzę jakoś tak jej twarz. Ja mam wrażenie, że w którymś z dawnych odcinków ona też miała jakąś taką rolę, że pokazała, że jest po prostu złą osobą. Ale tak czy siak bardzo podoba mi się ten montaż, kiedy ona wychodzi zapłakana i jeszcze pamiętajcie, że to bydlak. No i dobrze. Oscar mi się należy. Karetka pogotowia zabiera Piotrka. Uczeń przedawkował paracetamol. Jest bardzo słaby. Dawka, którą zażył, może być nawet śmiertelna. I ci koledzy jego, którym Liza urowa teraz, oni go teraz kręcą. To się nazywa karmiczna sprawiedliwość. W szkole szybko rozniosła się wieść, że Piotrka zabrało pogotowie. Jego przyjaciel bardzo się martwi o chłopaka. Jednak inni uczniowie nie współczują mu. Widziałam przez okno masakra, podobno się tabletek najadł. Ale chciał się nie mam pojęcia, jak mi się zachowała ta, jak on też mi się chciała. Ej, a jak wyglądał, jak go pogotowie zabierało? Jak wyglądał, jak go pogotowie zabierało? No leżał rozjebany na noszach. Jak to Boxdel powiedział? Amadeusz leży u medyków porozdalany. Mam nadzieję, że przeżył. A mnie nie jest go żal. Wow, może one wszystkie biorą paracetamol w dużych ilościach, bo no empatii tutaj u nich zero. Mam nadzieję, że przeżył. A mi to jest, mi to pojedne. Kolega ze szkoły, no to co, no to jak karaluk. Taki miły chłopak był. Dzień dobry mówił, pieskami się opiekował. Dziewczyny, jesteście ohydne, jak możecie mówić tak o Piotrku? Był teraz mega chamski. No tak, ale wcześniej był do was miły, uczynny i fajny. No tak, wcześniej tak, ale się zmienił. No, bo jego ta dobroć prawie wykończyła.
skończyła. Chłopaki się z niego śmiali, a wy w kółko mu się zwierzałyście i prosiłyście go o pomoc. Ale nie ma w tym nic złego. To jest w sensie, no jeśli Piotrek nie chciał, żeby mu się zwierzały i z nimi rozmawiał, to powinien im to powiedzieć. Ale on wmówił sobie, że jest zbyt miły, żeby im powiedzieć, że nie chce tych zwierzeń. Słuchajcie, co smaria, co zakręcony człowiek. Paracetamol był mu potrzebny. Ale tak abstrahując, no to mam cały czas taką myśl, że jeśli on był taki dobry dla nich przez tyle czasu i raz był dla nich chamski, to znaczy, że już można życzyć mu śmierci? What? What? Piotrek jest teraz w szpitalu, bo on był dla was taki niefajny, bo uwierzył, że ten paracetamol działa. A on to robił dlatego, że nie chciał, żeby być nazywanym mięczakiem. Ale on nie był żadnym mięczakiem, był najfajniejszym chłopakiem w klasie. Super mega cudownym. No właśnie, my nie chcemy, żeby on się zmieniał. No właśnie, super mega cudowny chłopak. Powodzenie u dziewczyn. No jak myślicie, kto będzie miał większe powodzenie u dziewczyn? Ci bandyci, ci tutaj źli ludzie, czołowe dupki szkoły, czy taki miły i uczynny Piotrek? Jeśli powiedzieliście miły i uczynny Piotrek, to nie. Większe powodzenie będą miały te ci debile. Ja nie chcę, żeby tak było, ale tak jest. I fucking hate it. Piotrek trafił do szpitala i przeszedł płukanie żołądka. Nie wiadomo jeszcze, czy z powodu zażycia dużej ilości paracetamolu nie doszło u niego do uszkodzenia wątroby i innych narządów. Jak się czujesz, co tobie? Wszystko dobrze, mamo. Wszystko dobrze, mamo, wiesz, zrzygałem się, jest gitara, mogę pić dalej. Pani cała jest przytomna, jak pani widziała. Zrobiliśmy płukanie żołądka, dostał jeszcze enat, telocysteinę. Co to jest takie? To jest odtrutka na paracetamol. No. Co się dzieje, proszę pani? Niech się pani denerwuje. Musi jeszcze zostać jakiś czas u nas. Poza tym zleciłem badania biochemiczne, bo musimy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia wątroby albo innych narządów wewnętrznych. Uszkodzenia, panie doktorze. Panie doktorze, bo ja się tak bardzo martwię, no bo co jeśli mój syn tak naprawdę jednak jest gejem? To by było straszne, proszę panie doktorze. Można mu jednak ten paracetamol dać? Nie no, w sumie zauważcie, że to wszystko zaczęło się od tego, że te dupki wyzywały go, że jest gejem. Czy możemy zdestygmatyzować to słowo? Mam nadzieję, że dowiedziałeś się, że paracetamolem to można się tylko zatruć. Wiem, to było głupie. Głupie to jest udawanie bezduszego twardziela. To prawda. Mówi ci to najgorętsza nauczycielka w szkole. Słuchaj się. Ludzie nie lubią takich typu, zaufaj mi. Wszyscy lubią szlachetnych, opiekuńczych ludzi. A z tym się panie, z panią nie mogę do końca zgodzić. To jest cały mój syn, właśnie. Dlaczego się nie może do końca zgodzić? Czy jest jakoś aktywnie pokazane, że tych dupków w jego klasie ktoś lubi poza nimi samymi? Czy to zawsze jest tak, że jest jakaś banda złego i ta banda złego trzyma się razem w konszachtach? Wiesz, tak naprawdę liczbowo to ty miałeś więcej koleżanek niż oni kolegów, więc jaki problem? Chyba, że uważasz, że pan Dudziak miał rację i kobieta jest mniej warta niż... Ja pierdzielę. Cieszę się też, że przestał uważać swoją wrażliwość za coś złego. I mam nadzieję, że nigdy już sobie tego nie da wmówić. A tym bardziej nie wpadnie na tak głupi pomysł jak ten z paracetamolem. No jak się pani nie łudzi, on wpadnie jeszcze na 30 gorszych pomysłów. Ci aktorzy w tej szkole są tak eksploatowani, te ich postaci mają 400 tysięcy złych pomysłów na sekundę i wszystkie trzeba zrealizować. Wie pani, ile jest jeszcze odcinków przed panią? Dziewczyna cieszy się, że praktykant, który nie chciał oszukiwać, żeby poprawić jej ocenę, będzie surowo ukarany. Wzięłam, rozpłakałam się, zrobiłam jakąś smutną minkę i wszyscy mi uwierzyli. Pani Klamer wchodziła z tyłu. Klamer, papier jest nic równa. Kremer ona się nazywa, tak? Albo ona ją podsłucha, albo ta Ula faktycznie spilnie jednak. Mam nadzieję, że Ula spilnie. A mój ojciec, przecież mój ojciec chciał p***ć Marcina. No ja ci mówię, no po prostu, że to był cyrk jakiś. Jezu, to brzmi naprawdę strasznie. Żal mi tego praktykanta. Myślisz, że pójdzie do więzienia? Nie, ale na pewno mu coś zrobią. No słuchaj, nie wiem, wybiją mu rzepki, coś w tym stylu. Może utną język, takie tam. Jakby cię pytali co i jak z tymi zdjęciami, to powiedz po prostu, że widziałaś jak się do mnie dobierał, a ja ci powiedziałam, że tak jest od dawna. Liza, ja nie chcę ci tego mówić, ale to zaszło za daleko. Ten chłopak jest niewinny. Liza? Co to ma znaczyć? Nic. Okłamałaś nas? Nie, ja tylko opowiadałam Uli o wszystkim. Ja wszystko słyszałam. Dlaczego nakłamałaś, że pan Marcin cię... Czyli jednak podsłuchała. A wystarczyło się odwrócić za ramię i byś widziała, jak ona wchodzi za tobą. Aj, Eliza, jeszcze dużo ci brakuje do złego masterminda. Dyrektor Stanisław Chlebowski próbuje ustalić, czy uczennica mówi prawdę. Rodzice Lizy są przekonani o winie praktykanta. Niech oni... No to właśnie, niech zamkną tego typa. No chyba nie będzie takiej potrzeby. Jak to? Eliza zaraz wszystko nam wyjaśni. No, Eliza została przyłapana, ale w sumie co jeśli Eliza zrobiłaby teraz double down? No wiadomo, jest tylko słowo jej przeciwko słowu nauczyciela, więc słowo nauczyciela jest wyżej technicznie rzecz biorąc. No i w sumie Ula zawsze jest tam z tyłu, ale śmiałbym się, gdyby Eliza zrobiła teraz double down. Nie, on jest zły, pani Kremer jest z nim w zmowie. Eliza wymyśliła ten szantaż po to, żeby wymusić piątkę z matematyki od pana Marcina. Mhm. Mówiłem, od początku mówiłem, ale nikt mnie nie chciał słuchać. Eliza? Czy to prawda? Tak, to prawda. Nie no, nie wierzę. Wymyśliłaś to wszystko? Dziecko, przecież tak nie można robić.
No ale ja wiem. Ja chciałam tylko dostać piątkę, a dostałam kolejną dwóję. Eliza, to jest ohydne to, co ty zrobiłaś. Panie Marcinie, przepraszam, nie wiem, co powiedzieć. No, ja myślę, że może pani zacząć od przeproszenia Marcina za te wszystkie niestety niezbyt miłe epitety, które pani zarzuciła tego człowieka. Ja rozumiem ta miłość rodzicielska i tak dalej, ale oni wbili i zaczęli praktycznie go napieprzać, więc... Dude. Eliza zostanie ukarana. Jeszcze raz pana przepraszam i mam nadzieję, że dalsza praktyka w tej szkole będzie przebiegać bez problemu. Eliza zostanie ukarana. Wołajcie Olecha i jego baseball. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Psuję matematykę i moim marzeniem było zostać super nauczycielem. Zarażyć jakiś pasję do matematyki. Pokazywać im, że to nie jest taki trudny przedmiot. I na dzień dobry tak dostałem po głowie. Nie rezygnuję z bycia nauczycielem, ale tej lekcji do końca życia nie zapomnę. Oj stary, jakbyś chciał zostać nauczycielem w tej szkole, to myślę, że poza takim doświadczeniem musisz jeszcze przejść jakąś, nie wiem, silną szkołę psychologii, bo z tymi dzieciakami to człowieku. Człowieku, oni są na innej stronie galaktyki. Elizie jest głupio, że oskarżyła praktykanta o molestowanie. Chcę go teraz przeprosić. Sorry, że prawie zrujnowałam ci życie i przypiałam ci do końca życia łatkę kogoś, kim nie jesteś. Co? Kanapki ci kupię, będziemy kwita, co? Ja wiem, że to było głupie, to co ja zrobiłam. Głupie? Głupie? Eliza, to nie było głupie. To było skandaliczne. Ty wiesz, że mogłaś mi życie popsuć? Czy ty wiesz w ogóle, co ty zrobiłaś? Ale ja przepraszam, ja nie wiedziałam, że z tego wyjdzie taka afera. Jak to k***a nie wiedziałaś, że z tego wyjdzie taka afera? Zrobię z niego k***a i się nigdy z tego nie wygrzebię. Drodzy widzowie, potrzebuję wszystkich odcinków z Elizą. Ja sobie mogę chyba w sumie znam je znaleźć, ale jeśli macie pod ręką wszystkie odcinki z Elizą, dajcie mi je. Nie chcę wiedzieć, co ona jeszcze odpierdzielała. No dobra, no może trochę mnie poniosło, może przesadziłam. No przecież ojciec mnie teraz zabije. No i nie wiem, co będzie w szkole. Naprawdę mi głupio. I dobrze! I niech ci będzie głupio do końca tego roku szkolnego i dalej, no bo come on! Za takie rzeczy powinnaś być wyśmiewana, za takie rzeczy powinno się tępić ludzi. Nie za to, że są wrażliwi. Badania wykazały, że Piotrek nie ma uszkodzonej wątroby ani innych narządów wewnętrznych. Nastolatek dochodzi do zdrowia po zatruciu paracetamolem. Chłopak zrozumiał, że nie chce udawać twardziela. Jest dumny z tego, że jest wrażliwy i lubi pomagać innym. No i co, Cezary? No i kto ma teraz dwie babeczki w łożu? Jedną obok? Chyba nie ty. Za fałszywe oskarżenia pod adresem praktykanta Eliza otrzymała naganę od dyrektora oraz obniżoną ocenę z zachowania. Teraz dziewczyna stara się uczciwie poprawić ocenę z matematyki. Nie wierzę, wyjęła z tego jakąś lekcję? Wow! Tego się nie spodziewałem. Powiedz proszę, jaka jest zależność między polami dwóch trójkątów podobnych? No więc jeżeli skala podobieństwa jest k, to stosunek dwóch pól trójkąta wynosi k sześcian. Niestety, zła odpowiedź. No i wszystko psu w dupę. Tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. No, to był dobry odcinek. Powiem wam, że wątek Piotrka bardzo mi się podobał. Aktor, który grał Piotrka, potrafił zrobić takie nawiedzone oczy gościa, który wziął pół opakowania paracetamolu. No, jak widzimy, nie opłaca się być paracetamolowym tytanem i nie opłaca się też jakichś fałszywych oskarżeń w stosunku do kogoś wyrzucać, dlatego że nie chciał wziąć 5, ty Elizo, ty... Moi drodzy, dziękuję za polecenie tego odcinka. Jeśli zostaliście ze mną do końca, zostawcie oczywiście lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz o treści paracetamolowy golem. Jeśli macie jakieś sugestie odcinków, wrzućcie mi je na Instagramie, gdzieś tutaj powinna latać moja nazwa. A my widzimy się już niedługo. Ciao.